Załóż, a w tym odcinku pograł sobie w grę Brawl Stars. Na pewno nie znacie moich zadymiarzy, bo ja nie wiem, nagrywałem wcześniej odcinki, ale nie z Brawl Stars, tylko z Clash Royale. I też kiedyś, naprawdę, kiedy zacząłem kiedyś jeszcze grać Brawl Stars i taki był dziwny Rico. On mnie Rico szedł, ale teraz jest normalny Rico. I naprawdę kiedyś lubiłem grać w tą grę. Kiedyś bardziej lubiłem ją grać, ale teraz naprawdę miałam chyba 2000 pucharków jak skończyłem. I zacząłem nowe konto, bo miałem na imię Mateusz. Normalnie. Ale brakuje nam do odblokowania tylko aż 7 zadymiarzy. To jest naprawdę sporo wynik, jeśli chodzi o wszystkich na przykład widzów. No i dobra. Frank, Bibi, Mortis, Jean, Spike, Krug i Leo. Myślę, że dzisiaj, jeśli będzie tak, to będziemy mieli jeszcze skrzynkę, bo za 4 minuty będzie kolejny wyjazd do zespołu 21 rzeczonych. I jeszcze byśmy pograli dodatkowo w te gry, która jest godzina, to już jest 14. No dobra, mamy o 16.30 trening. To jeszcze się wyrobię z nagraniem tego odcinka. Ten odcinek będzie raczej 11-minutowy albo 12, jeszcze nie wiem, ale postaram się. Nie będę go się starał przedłużać. A! I jeszcze jestem blisko Star Powera, bo naprawdę tutaj czekam na punkty do Shelly. I będę miał już tylko Star Powera i 1250 monet. Że tutaj zabijemy? Nie sądzę. Jest spoko. O, jest po niesporki psa, ale nas zabije raczej. Nie dotknęło nas na szczęście. Wystarczy nam chyba 5 miejsce, żeby być rangę na Rico. Ja Rico nie lubię grać, ale mój brat mówi, że jest najlepszy Rico i więc właśnie spróbowałem to od niego właśnie nagrać jego odcineki. Bo to od niego wszystko się zaczyna, ja nie wiem dlaczego. Ale to od niego zacząłem wszystkie odcinki, bo naprawdę spodobało mi się to kiedyś, że te Brawl Stars. I on miał chyba 1000 pucharków, kiedy zacząłem to grać. Ale teraz się podniósł, bo on ma chyba 6700. O kurczę, to się tam uderzyło w całą Bibi. No nie powiem, że nie. Dzisiaj się będziemy mieli jedną skrzynkę. A i zrobię opening później. Może zbieram 10 skrzynek po walce z robotami. Będzie tak co tydzień. I będzie co trzeci dzień powinien być odcinek, dobra? Myślę, że tak wam się spodoba. Piszcie to, ile mogę robić odcinki. I oczywiście do ilu mają być odcinki, bo też mi się to właśnie. Tak myślałam, że do 20 max. Ale jeszcze jedna wielka prośba, bo będę nagrywał fajne odcinki o takim życiu może nagram, żeby nagrywać będę. Ale trochę to będę, ale 4 miejsce i to jest ranga pita. Szkoda, że nie dostaję się teraz tego. Muszę sobie teraz zobaczyć, bo ja sobie wspomniałem już. Nie, mega boksy. Byśmy kupili sobie epickiego zapomniarza, bo nie wiem, co by mi wyleciało, ale raczej chciałbym tej Bibi. Jest naprawdę fajna. Mi się podoba. Może nawet ją teraz wypróbować. Będzie kolejna walka Piper. Znaczy bitwa. Piszcie, jak to się wymawia. Walka, bitwa.
somebody order a knuckle sandwich? I teraz jej trochę się umocnić. Nie, chodzi o to, żeby ona powinna mieć na wypróbowanie na przykład Star Powera. Jak ona wolno chodzi? Jak dla mnie, ona wolno tylko chodzi. Jak dla mnie, ale tutaj... Dobra, będziemy się ją zabić do tego robota z kulą. Znaczy gumą jakby do życia, bo ta Bibi to rzuca nią. Ale dobra, 1000 zabieram. Ale dobra, postaram się wbić rangę na... Kim by tutaj jeszcze wbijać rangi, bo na Liko nie za bardzo, to to samo na Shelly. Daryl, pierwsza myśl Daryl, nie wiem dlaczego, ale Piper, Piper też to samo. Mój kolega Simon, bardzo też pozdrawiam serdecznie, masz takie karty. Masz 1000 kart, no chyba 5000, nie. Proszę iść jakoś 1000, żeby miał wszystkie postacie. Ale dobra, walka, walka odbędzie się. Banita Colt, ale nie za bardzo, nie przypada mi do gustu Banita Colt i będzie mniej walki takimi skinami, ale mam jeszcze skina futbolista ból, nie zapomniałam się, bo to jest takie jakby, to jest takie jakby samo, bo on jest czerwony, tak, ale to jest za gębę, to jest praktycznie... To nie jest nic praktycznie innego niż jakieś... O, nie, co to zrobiło? Ajajaj! No i niestety nas nic to zrobiła. Zero, już myślałem, będzie więcej. Nie lubię grać bardzo Coltem w gruzie, nie wiem dlaczego. Zastanawiam się nad Shelly, bo Shelly trochę wbijałem i opadłem. I się tak wkurzyłem naprawdę, że przestałem grać przez jakiś czas. Poko, nie wiem właśnie dlaczego, ale Nita. Ale pokażę. Jest mocna Shelly i kolejną zagrałem właśnie Shelly. Chcę wbić dzisiaj 5300 pucharków, ale nie wiem, czy to będzie jeszcze długa droga. Na 3000, o, tak jak ból mam. Ból ma trochę ją jeszcze na mniej, bo ja mam trochę na więcej i to właśnie jest Shelly. O, on miał Star Powera, więc trzeba było uważać bardzo, naprawdę. Nie trzeba tej uważać na Star Powery, nic. Już właśnie, to nie są niewyrównane walki, bo wtedy nie było, że jesteśmy Star Powery. I to jest nieogarnięta teraz gra właśnie. Najbardziej nieogarnięta gra ever. Jeśli chodzi o te wszystkie gierki. O kurczę, tutaj źle strzeliłem. Chyba najgorsza gra. Zaskoczenia, bo tylko chciałbym zabić, bo o, jest Shelly, ale teamowanie jest złe, powiem wam, bo chodzi o to, że oni mogą was zabić. No to jest najgorsze właśnie, a nie, nie. O dobra, dzięki ci bracie. O kurczę, no kto by pomyślał, że tutaj ból się na mnie uweźmie. Dobra, ja tutaj się steamowałam z jedną Shelly. Jest tutaj ból z 60. Ma 9000 HP, 160 chyba. Tak, 160 miał, bo już kogoś tutaj zabił. Kurczę, chyba dwóch strzał... Nie, jednego strzała bym brakowało, żeby nabić sobie ulta. Myślę, że ta Shelly byłaby pogodzona z tym. Nie, spokojnie, ja cię Shelly nie zabiję, ja spokojnie jestem. O, o, o.
Nie zabiliśmy drugiego. Ajajaj, niestety to 6-3 wygrała niestety ja. I to jest chyba skrzynka. Dobra, czy coś zrobię, czy nie? Nie wiem, nie będę zły, bo uzbieramy 70% pieniędzy jedynie. Nie będę na pewno zły. Jak mi coś zrobię. I to jest podwaja żetonów. Przyda mi się bardzo i zbieram właśnie kasę też na, no właśnie na 6, żeby ją ulepszyć sobie na Star Powera. Mógł do odblokowania mieć 2 Star Powery jedynie. I piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej gier z Brawl Stars, czy może opening zrobić, bo zbieram sobie 5 skrzynek, trochę więcej, 10 i zrobię opening. Bardzo wielki. Zrobiłbym na koniec sezonu, ale teraz nie ma już tych. Nie ma już. Jak to się nazywa? Żetonów. Jednych żetonów, tak to się. Nie, jedne żetony są te. I będzie Big Box na dodatek. Chyba z 4 skrzynki myślę, że uzbieram. Dla was, kochani. Dobra, kończę odcinek. Nie będę wam już przynudzał. Dobra, do zobaczenia.